Dobrze, witam na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który jest trochę obleśny. Dzisiaj będziemy robić sobie różne obrzydliwe eksperymenty z tego oto zestawu, na przykład kupę albo wymioty. Ale zanim zaczniemy, najpierw intro. Od otwierania pudełka i sprawdzania, co jest w środku. Także otwieramy sobie i ja tutaj sama zajrzę. Dobrze, mamy tutaj jakieś foremki, jakieś kubeczki i barwniki. I sama jestem ciekawa, co z tego można zrobić. Mamy dołączone następujące rzeczy. Mały kubeczek wymiarowy, foremkę mózgu. Mamy tutaj plastikowe oczy, łyżeczkę do mieszania, pipetę i drewnianą szpatułkę. Mamy tutaj dwie takie foremki. Tutaj mamy żelatynę, tutaj mamy skrobię kukurydzianą, tutaj mamy babkę, plesznik, nie wiem co to jest. I tutaj mamy pierdnięcie szlam, też nie wiem co to jest. I tutaj mamy barwnik zielony. I w środku była taka instrukcja i na pierwszej stronie jest napisane, co możemy tutaj zrobić, więc przeczytam Wam. Doświadczenie numer 1 w żołądku, 2 bekająca gazowa pianka, 3 sztuczne wymiociny, 4 świsty i bąki, 5 nietypowa kupa, 6 klejąca kupa, 7 ciągnący smark, 8 klejący mózg, 9 odrażające oko ogra, 10 obrzydliwe robale, 11 potwór z kanalizacji, 12 brejowaty dip do obrzydliwych jaj. Także tak prezentuje się cały zestaw do robienia naszych obleśnych eksperymentów. Widzicie same obrzydliwe rzeczy, także może zaczniemy od klejącej kupy. Mamy tutaj klejąca kupa, doświadczenie numer 6. I tutaj mamy składniki, które będą nam potrzebne. I tutaj jest mąka kukurydziana. Ja niestety nie mam mąki kukurydzianej, tylko pszenną, więc mam nadzieję, że to nam się uda. Także ja przygotuję sobie wszystkie potrzebne rzeczy i zabieramy się do roboty. Ja już mam wszystkie potrzebne składniki. W misce plastikowej mam już dwie łyżki mąki, tylko niestety nie kukurydzianej, tylko pszennej, no ale innej nie mam. Mały plastikowy kubeczek, łyżka, plastikowe oczy, drewniana szpatułka, olej i płyn do mycia naczyń. Także zaczynamy eksperyment. Do naszej mąki trzeba dodać dwie łyżki oleju spożywczego. Olej dodany, teraz muszę mieszać tą szpatułką, aż uzyskam jednolitą masę. Zrobiłam tę masę z podwójnej ilości składników i wygląda ona na razie tak, wygląda troszeczkę obrzydliwie. Teraz musimy dodać jedną łyżkę płynu do naczyń i znowu porządnie mieszać. Ja dodaję łyżkę płynu i zaczynam mieszać. Masa prezentuje się tak, w ogóle nie przypomina kupy, ale jest trochę, jest obrzydliwa i jest tłusta i taka miękka w dotyku. I zaraz uformuję z tego kupę i dokleję oczy. Że tak wyszła mi moja kupa, może nie wyszła tak jak miała wyjść, no ale może użyłam chyba złej mąki. No ale jest w miarę tłusta i obrzydliwa. Kolejny eksperyment, który sobie zrobimy, to będzie obrzydliwy, ściekowy potwór. A tutaj mamy składniki, które będą do niego potrzebne. Także zabieramy się do roboty. Tutaj mam sobie już wszystko przygotowane. Oprócz tego, co tutaj leży, będzie mi potrzebna woda i kuchenka mikrofalowa. Że najpierw musimy wsypać 2 ml tego proszku, co się nazywa babka plesznik, także wsypujemy. Teraz wlewamy 50 ml wody. Ja już do
dodałam kilka kropel zielonego barwnika i teraz będę mieszać wszystko drewnianą szpatułką. Ja już wymieszałam wszystko ładnie, pięknie. Nie pachnie to zbyt dobrze i teraz muszę to włożyć na 60 sekund do mikrofalówki. Także zaraz do Was wracam. Ja już wyjęłam moją mieszankę z mikrofalówki. Wymieszałam i znowu wstawiłam na 60 sekund, bo tak kazali. Wyjąłam mojego potwora z mikrofalówki. Wygląda jak taki obrzydliwy szlam. Naprawdę pachnie obrzydliwie. Teraz muszę go około 20 sekund wymieszać, a potem odstawić na 5 minut do wystygnięcia. W oczekiwaniu na wystygnięcie mojego potwora chciałam sobie wypróbować to pierdnięcie szlam i jest naprawdę fajny. Zobaczcie, jakie dziwne dźwięki wydaje. Fu. Normalnie jakby jakiś obrzydliwiec puszczałby bąki. Powiem Wam, że to naprawdę super zabawa. Mój potwór już wystygł i będę go teraz wyjmować z miski. Powiem, że wygląda naprawdę obrzydliwie, naprawdę wygląda jak taki gigantyczny smark. Jest naprawdę obleśny i śmierdzi, więc zabieram się za jego wyjmowanie. Ohyda. Jest taka galaretka z takimi obrzydliwymi grudkami w środku. No i jeszcze jest ciepły, naprawdę niezła zabawa. Teraz do mojego potwora przykleję oczy, żeby wyglądał jak prawdziwy potwór. I tutaj oczko. I ściekowy potwór. Teraz mój ściekowy potwór wygląda naprawdę uroczo i stał się wielkim słodziakiem. A jednak nie może. Jednak nie może wisieć. Ciekawy potwór. Postanowiłam zrobić coś naprawdę obrzydliwego i zmieszam mojego ściekowego potwora z tą białą kupą. I wrzucamy. O fuj, to był zły pomysł. Coś naprawdę obrzydliwego, jest strasznie tłuste i klejące. Wygląda trochę jak jakieś żygi. Że tak prezentują się nasze dzisiejsze eksperymenty. Zabawa jest naprawdę fajna i wszystko się fajnie robi. Wszystko jest super obleśne, tak jak było napisane na opakowaniu, ale jest to naprawdę super, super zabawa. Jeśli byście chcieli więcej eksperymentów z tego zestawu, to piszcie w komentarzach. A jeśli filmik się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!